Debata dnia Polsat News, Agnieszka Gozdyra i politycy w tej pierwszej części w komentarzu do tego, co wydarzyło się dzisiaj de facto na początku tego politycznego dnia, dymisja. A tej dymisji miało nie być, proszę Państwa. I zobaczmy najpierw materiał. Chodzi o dymisję jeszcze niedawno wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. No już ministrem pan Kaczmarczyk nie jest. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że ta dymisja musi nastąpić. Gdybym wiedział, Boże, taka afera z niczego się stała, to bym powiedział, bracie, zostaw ten traktor w domu. On o tym nie wiedział, to był prezent z mojej strony. Jeżeli jakieś pretensje, to tylko w tym momencie do mnie. Płynął do mnie wniosek od pana premiera Henryka Kowalczyka o związany z rezygnacją, związany z dymisją pana ministra Kaczmarczyka. W studiu ze mną Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dobry wieczór. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie udało się obronić kolegi, panie pośle. Chociaż bardzo się staraliście. Afera z niczego, to teraz za afery z niczego dymisjonują w rządzie Zjednoczonej Prawicy? No co do zasady, wiceministrem, ministrem i nawet premierem się bywa, a nie się jest. Sam też byłem zdymisjonowany, a okazało się, że miałem rację. No moim zdaniem tej dymisji... Ale nie zaciągniki, nie zagradobicie? W mojej ocenie tej sprawy w ogóle nie powinno być. Pan minister Norbert Kaczmarczyk, który był twarzą Solidarnej Polski w kontekście Piątki dla Zwierząt i obronił polską wieś przed Piątką dla Zwierząt, został zdymisjonowany, chociaż nie złamał prawa. To za co został zdymisjonowany? No to jest właśnie pytanie, dlatego my jako Solidarna Polska oczekujemy, że jeżeli jakieś estetyczno, można powiedzieć medialne fakty mają o tym decydować, że ktoś jest zdymisjonowany, to chcielibyśmy, aby wszystkie takie standardy obowiązywały wobec wszystkich ministrów i tego będziemy się oczywiście w ramach koalicji domagać. Jeśli koalicja będzie trwała, ponieważ mamy wspólnego wroga, czyli Donalda Tuska, który jest dzisiaj wrogiem numer jeden teraz. Panie pośle, w trzeciej minucie programu. Byłem ciekaw, ile wytrzyma. Za kilkadziesiąt godzin wygłasza jakieś kolejne przemówienie w Niemczech, czyli w Potsdamie, nie wiem, czy po polsku, czy po niemiecku. I to jest główny wróg i zrobimy jeszcze tylko raz? Wszystko. Mówię, Donald tu wygłasza w Potsdamie jakieś przemówienie. Nagle się obudził. Wie pan co, ale nie. Teraz chciałabym, żebyśmy rozmawiali serio. Bo teraz będziemy sobie mówić, kto po polsku, kto po niemiecku. Możemy też... Chciałabym tak, po polsku usłyszeć od pana, jeśli mogę. W takim razie to co zrobicie, jeżeli premier zdymisjonował wam ministra za estetyczno jakieś medialne historie? Będziemy oczekiwać dokładnie takich samych standardów wobec wszystkich ministrów. To jest, nie chcę mówić tutaj o nazwiskach, ale będziemy oczekiwać takich samych standardów. Nie, właśnie proszę powiedzieć o nazwiskach, bo jeżeli pan mówi, że będziecie oczekiwać takich samych standardów, to znaczy, że ktoś je łamie. I teraz kto je łamie? Będzie męska dyskusja w ramach koalicji, ponieważ nie może być tak, że bardzo dobry minister, który ciężko pracuje, który jest rolnikiem i bierze kredyt, jego brat na ciągnik i to jest jakiś zarzut, kiedy ludzie kupują sobie apartamenty, a to jest rolnik, który po prostu kupuje na kredyt ciągnik i za to jest po prostu targany przez TVN, Gazetę Wyborczą i totalną opozycję i za to jest odwoływany. Na to absolutnie nie ma zgody. No, to jest niestety, myślę, przecież nie zdymisjonowała go żadna redakcja, tylko zdymisjonował go premier. Dlatego będziemy o tym w koalicji rozmawiać, aby te, jeżeli ma być poprzeczka wysoko zawieszona, jeżeli chodzi o standardy medialne, to będziemy żądać tego dokładnie w stosunku do wszystkich ministrów. To rolnik Marek Sawicki z końca stołu. Daleko siedzimy, ale słyszymy się dobrze. Podobno ziobryści chcą wymusić teraz dymisję szefa KPRM-u Michała Dworczyka. Słyszał pan o tym? Nie wiem, na czym polegają te ich targi, kto kogo wyrzuca i ta ciągła krytyka przez pana Kowalskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego i ciągłe poparcie dla tego rządu jest zaskakujące. Natomiast mnie nie dziwi to wesele, bo oczywiście każdy ma prawo do wesela, jakie sobie urządzi. Mało tego, kto bogatemu zabroni żyć skromnie. Natomiast mnie dziwi zupełnie inna rzecz, o której tu pan poseł Kowalski nie wspomina. Otóż minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu uczestniczy w promocji jednego typu ciągników, tych zielonych, pięknie pokazywanych jeszcze dużo przed weselem, w momencie, kiedy polska firma Ursus jest przez ten sam rząd, przez najpierw KNF, później Państwowy Bank,
doprowadzana do upadłości i tu żadnego ratunku nie ma. Więc chciałbym się dowiedzieć, dlaczego trwa ta promocja. Pan Ziobro się pokazuje? Nie wiem. To trzeba wyjaśnić, bo to się w państwach demokratycznych nie zdarza, żeby konstytucyjny minister uczestniczył w promocji prywatnych firm. Druga rzecz, no tych filmów było sporo. Telewizja Polska pokazywała to naukę jazdy ciągnikiem pana Zbigniewa Ziobro dosyć długo. I druga bardzo istotna sprawa. Otóż rodzina Kaczmarczyków nie ukrywa, że prowadzą wspólnie malutkie gospodarstwo w Małopolsce, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 4,5 hektara, powyżej 1000 hektarów. Wspólnie prowadzą. Minister Kaczmarczyk także razem pracuje i okazuje się, że on pracuje tam tylko i wyłącznie jako wolontariusz, charytatywnie. Nie ma z tego żadnych dochodów. Dochody czerpie tylko brat i tata. A on, jak w oświadczeniu majątkowym poselskim czytamy od wielu lat, poza płatnościami bezpośrednimi dla 16 hektarów, praktycznie żadnych innych przychodów z tej działalności nie ma. Chcę właśnie powiedzieć, że media prześwietliły oświadczenie majątkowe pana już byłego wiceministra i w 19 roku deklarował, że ma na koncie niespełna 35,5 tysiąca, ale w tej chwili jest już to 220 tysięcy, więc ta suma wzrosła sześciokrotnie. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że nie ma tam informacji o tym, ile z tego gospodarstwa. Tam informacja jest o płatnościach bezpośrednich. Więc jeszcze raz podkreślam. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć. Wspólnie rodzina Kaczmarczyków gospodarzy na ponad 1000 hektarów, co się rzadko w Polsce zdarza. I jednocześnie minister, wiceminister Kaczmarczyk z tej działalności nie ma żadnych przychodów. Robi to jako wolontariusz, więc chciałbym poznać, że tak powiem, wartość tego wolontariatu. Ja tylko chcę powiedzieć, że ostatecznie, jak rozumiem, pana ministra pogrążyła sprawa gradobicia. Całkowicie dzisiaj wyjaśniona w sposób sposób, że pan minister zamieścił, a to zobaczmy, dobrze? Ale bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobrze. Pan minister zamieścił dzisiaj na Twitterze prognozę pogody. Na dowód. Pani redaktor. Brata leżą na terenie kilku gmin. Dwie z nich uznały szkodę, jedna nie. Wyłącznie dlatego, że komisja pojawiła się na miejscu długo po zjawisku. W dzień przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Były, ale takie małe ino groszki. Nie było u nas, deszcz był, ale gradobicia u nas w ogóle nie było. Nie rozumiem, to gradobicie było tylko na to jest brata? Jeszcze jedno zdanie w tej sprawie, panie pośle. I jednak mimo wszystko minister sprawiedliwości powinien to wyjaśnić, bo samo złożenie wniosku o odszkodowanie do państwa za rzekome gradobicie, a komisja ustanowiona, wyznaczona przez wojewodę stwierdza, że szkód nie było i gradobicia nie było, to jest jednak poświadczenie nieprawdy. No, ale to jest kłamstwo. To jest złożony wniosek. No wniosek był złożony. Pan zaprzeczy, że wniosek był złożony? Znaczy, albo pan nie rozumie tego, co pan słyszy, albo pan po prostu kłamie. Przed chwilą pani redaktor przeczytała, panie pośle, zbyt długo się tym zajmowałem, że nie wiedział, o co chodzi. No proszę nie przerywać i proszę się nauczyć, nie przerywać. Po pierwsze, nieruchomość jest na terenie trzech gmin, tak jak pani redaktor przeczytała. Dwie uznały szkodę, jedna nie uznała. Kropka. Temat zamknięty. Gdzie to jest złamanie prawa? A jeżeli mówi pan o majątku, to niech najpierw Waldemar Pawle, który ukrywa swój majątek, pokaże swoje oświadczenie majątkowe. Jeśli można, Dariusz Joński teraz. Zawsze szuka innych. Dobrze, panowie, bo teraz patrzę z tołu, panowie długo czekają i bardzo proszę, Dariusz Joński. Wydaje mi się, tu jest w ogóle za dużo zbiegów okoliczności. Po pierwsze, firma, która zrobiła sobie ten cały spot, kiedy wynycza kluczyki do tego ciągnika, wygrała kilka przetargów rządowych. Między innymi dla Wód Polskich. Ile? 37, jak dobrze, może się mylę, ale chyba 37 ciągników sprzedała. I to nie w trybie przetargu, tylko w trybie szybkiego zakupu. Wydaje mi się, że to jest po pierwsze duży konflikt interesów, że ta sama firma, która obsługuje niektóre ministerstwa, nagle pojawia się na weselu i wręcza kluczyki do ciągnika. Później minister to tłumaczy, że to nie jego, że to brata, że brat pożyczył te kluczyki tylko na czas jakby tego nagrania, tego klipu. Całkowicie jakieś zamulone wyjaśnienia. To jest pierwsza rzecz. Druga, właściciel tej sali bankietowej, którą widzieliśmy, tej sali weselnej, no, jakiś czas wcześniej, jako również jednocześnie prezes OSP, odebrał prawie 377 tysięcy z Funduszu Sprawiedliwości, z Ministerstwa Sprawiedliwości. Być może to przypadek, że akurat tam wcześniej Solidarna Polska się miała spotkanie. Być może to przypadek, że akurat wiceminister Solidarnej Polski akurat na tej sali był. Być może to przypadek, że akurat z Ministerstwa Sprawiedliwości dostał 377 tysięcy. A być może to nie jest przypadek. No i w końcu to wirtualne gradobicie, o którym już nie chcę nawet
się tutaj znęcać. Otóż w normalnym kraju, jeśli wcześniej minister leciał za to, że nie opublikował, nie wpisał zegarka za 20 tysięcy, to mamy w tej chwili z wagonami zegarków, z wagonami ciągników i nikt jakby nie reaguje. Pan mówił o Sławomirze Nowaku? Tak, bo musiał jakby zapłacić za najwyższą cenę. I od tego oczekiwał od niego premier Donald Tusk. On sam poczuł się, musiał odejść za to, że nie wpisał zegarka. Tutaj mamy totalnie widać zamuloną sytuację. Minister nie jest w stanie wytłumaczyć, próbuje to prawą ręką za lewe ucho złapać i coś próbować tu wyjaśnić. Nic nie jest do końca wyjaśnione. Otóż w normalnym kraju CBA zapukałoby o godzinie 6 i zapytało skąd. Ale, skąd ale zdaje się, że służby sprawdzają w tej chwili majątek. Tak, tylko pani redaktor, jeśli dochody z tego gospodarstwa w oświadczeniu majątkowym są na poziomie 5 tysięcy, no to każdy zapyta, no skąd wesela ponad 500 000, nikomu nic nie oddając, ale jednak no, musi być to wszystko transparentnie wyjaśnione. I jakby ostatnia rzecz, chcę powiedzieć tak, to, że został dzisiaj odwołany pan minister Kaczmarczyk, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest wojna między panem premierem Morawieckim a Ziobro. Wyobrażam sobie, za chwilę się pojawią kwity na Dworczyka, dlatego, że teraz będzie pan minister Ziobro szukał haków na Dworczyka, zresztą to już... Czyli pan uważa, że teraz zacznie się wojna na całego w Zjednoczonej Prawicy, tak? Nie chcę powiedzieć, kto nas dzisiaj pytał, ile składaliśmy zawiadomień na ministra Dworczyka, ale wydaje mi się, że te pytania do nas nie były przypadkowe. Więc jeśli ktoś sprawdza, ile zawiadomień na Dworczyka... Dlaczego pan nie chce powiedzieć? Bo nie chcę. Przyjdzie moment, który być może, jeśli się to potwierdzi, to przedstawimy to. Natomiast ktoś sprawdza, ile zawiadomień poszło na prokuratury na samego ministra Dworczyka, więc myślę, że jest szukanie haków teraz na drugą stronę, więc to niedobrze wróży w dobie tego kryzysu, tego wszystkiego, co mamy dzisiaj. Jarosław Sachajko, też rolnik. Co się właściwie wydarzyło? Czy poleciał za jakieś głupoty pan, mówiąc kolokwialnie, pan wiceminister, jak twierdzi Janusz Kowalski, czy jednak coś jest na rzeczy? No, pani redaktor, no, mam nadzieję, że jednak nie poleciał za głupoty, tylko coś jest na rzeczy. CBA, tak jak pani redaktor powiedziała, sprawdza majątek pana ministra. Tam mieliśmy również jakiś taki wątek poddzierżawiania gruntów dla brata ministra. Tylko tu rozmawiamy o wyniku, a nie rozmawiamy o przyczynie. No, ja dzisiaj zrobiłem konferencję prasową, aby zwrócić uwagę mediów i jak widać, żadne medium na to nie zwróciło uwagi, jak KOWR kupuje, czy podkupuje rolnikom w prawie pierwokupu ziemię. To jest wielki problem. Za nasze pieniądze skupowana jest ziemia, zamiast rolnicy mogli ją, żeby rolnicy mogli ją kupować. No i później mamy właśnie takie dziwne dzierżawy. Ale przecież pan Kaczmarczyk, jak jeszcze nie był ministrem, no to właśnie bronił tego, żeby polskiej ziemi nie mogli jej za bardzo kupować, tak, cudzoziemcy. I to było i potem to jest, się okazało, jest że jest dobre. Jakaś historia właśnie z oddzierżawianiem gruntu. I to jest dobre, żeby polska ziemia została w polskich rękach, tylko w rękach rolników, a nie w rękach państwa, nie w rękach KOWR-u. Więc mam nadzieję, że będziemy te rzeczy systemowo rozwiązywali. Nie będzie takich jakichś pojedynków jak minister Kaczmarczyk, to i minister Dworczyk, no bo to jest takie licytowanie się, kto jest gorszy. A proszę w ogóle powiedzieć, bo już pan zna pana Kaczmarczyka, bo byliście kolegami z jednej listy. I jaki to jest człowiek, jaki to jest polityk? Merytoryczny, bardzo zaangażowany człowiek, no to wystarczy przejrzeć jego przemówienie i jego działalność. Dlatego chciałbym, aby te rzeczy się wyjaśniły i był oczyszczony z tych zarzutów. A dla pana jest wiarygodny też, jeżeli się tłumaczy dzisiaj w taki sposób, publikuje prognozę pogody na dowód tego, że było gradobicie? Pani redaktor, no niestety media dzisiaj potrafią każdego zaszczuć i próbować z niego zrobić złego człowieka. No sama pani redaktor pamięta, jak ja 2 lata temu chciałem skończyć z bezdomnością zwierząt, to te duże firmy, które z tego dobrze żyją, organizacje pozarządowe zrobiły ze mnie właśnie wprost przeciwnie oprawcę zwierząt. No, miejmy nadzieję, że ten projekt dotyczący chipowania i kastrowania zwierząt wejdzie w życie, tak żebyśmy skończyli z ograbianiem samorządów na ochronę zwierząt. Pan, więc oczywiście, do każdego można gębę dorobić. Tylko ja pytam też o wiarygodność człowieka, który jednak zmienił barwy i uzyskał stanowisko, no, które właśnie traci no, tutaj, publicznie. Więc pytam pana w ogóle o wiarygodność. To są dwie rzeczy, bo no. Tu trzeba powiedzieć, że no, oszukał wyborców z 2015 roku, no, aczkolwiek w 2019 startował z listy PiSu, więc to były inne wybory i widocznie wyborcy dali mu mandat z listy PiSu. No tak, ale ja rozumiem, że no, ratował się właśnie w taki sposób przed tym, żeby nie wypaść z parlamentu. Panie pośle, pan się dziwi, robi pan wielkie oczy. Nie, bo nie zrozumiałem tego argumentu, bo tak samo pan Jarosław Sachajko no,
startował z listy PSL-u, a dzisiaj już nie jest. Ale z tymi samymi postulatami. Natomiast PSL wpisał te wszystkie swoje postulaty i nawet głosował za ustawą antykorupcyjną. Nawet projekty złożyłem w Sejmie. Ja się cieszę i dziękuję Jarosławowi Sachajku za te dobre słowa o Norbercie Kaczmarczyku, bo rzeczywiście jest to ciężko pracujący polski przedsiębiorca, rolnik, który się nie wstydzi swojej ciężkiej pracy, jest wiarygodny, bo zablokował piątkę dla zwierząt, ale tak jak powiedziałem, skoro medialny lincz ma być dzisiaj jakby najistotniejszy, my tak jak Solidarna Polska w sposób konsekwentny będziemy się domagać tego takich standardów wszystkich ministrów. I proszę pani redaktor, wierzyć mi, że to wyegzekwujemy. No, ale właśnie pytam o te nazwiska, a pan mówi, że nazwisk mi nie wymieni, tych, którzy łamią standardy. Michał Dworczyk? Tak jak powiedziałem, to nie jest czas na tą rozmowę. Ta rozmowa na pewno będzie w kierownictwie koalicji, ponieważ nie może być tak, że będziemy się z mediów dowiadywać o tym, że jest nam odwoływany minister ze względu na to, że... No właśnie ze względu na co? Ja mimo wszystko... Ja mimo wszystko chcę wierzyć. Panie pośle, po 15 minut wymieniamy Ja wierzę w jedno, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w tej sprawie będzie bezstronny i jak najszybciej nam to wszystko wyjaśni. Jak chciałbym, żeby politycy byli oceniani przez to, jak pracują i jak wykonują swoją funkcję. Pan Norbert Kaczmarczyk ciężko pracował i dobrze. I co zrobił? Jest konkretnym ministrem, który dbał o rynki rolne, jeździł po rodzinę. Ale dlaczego pan jest złośliwy? Nie. Ustabilizował ceny masła i cukru. Powiedział, że dbał o rodzinę. Na poziomie 8 zł. Jest wspaniałym ministrem kompetentnym. Co zrobił, panie pośle? Zajmował się rynkami rolnymi. I jak się nimi zajmował? Ustabilizował ceny masła i cukru. Między innymi to. Tak, na poziomie 8 zł. Pan poseł powiedział jedną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Teraz wprowadzamy standardy. Teraz dopiero wprowadzamy standardy. Szkoda, że teraz po 7 latach. Bo tak patrzę na ministra Szumowskiego, ministra Cieszyńskiego, który podpisał umowę z handlarzem bronią, który do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Nie ma 50 milionów. I co? Minister Cieszyński awansował w tym rządzie. A gdzie wy byliście? Gdzie pan był, minister Ziobro? Gdzie był minister sprawiedliwości, żeby rozliczyć tych wszystkich polityków, którzy pozwolili na to, żeby facet uciekł, ukradł 50 milionów, respiratorów nie dostarczył? Gdzie jest ten od sprzedaży maseczek? Ale to, panie pośle, jak pan pyta, to chcę panu tylko powiedzieć, że na spotkaniu w Pruszkowie, króciutka dosłownie wypowiedź, pan prezes Kaczyński ogłosił dzisiaj, że nie będzie żadnych premii teraz już. No mamy ciężkie, trudne czasy. I posłuchajmy może pana premiera, byłego premiera. My zabronimy w tym roku ludziom, którzy kierują spółkami Skarbu Państwa, brania premii. Śmieszy mnie to, bo wyobrażam sobie, że właśnie mogli tydzień temu równie dobrze podnieść sobie pensję i oczywiście te premie dla nich, bo niewiele znaczą, jak patrzę, ile zarabia między innymi Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, czy prezesi KGHM, prezesi PGNiG, to przecież te premie to dla nich to jest tylko dodatek. Ma pan jak najbardziej rację, tylko trzeba jeszcze powiedzieć naszym telewizom, że w ubiegłej kadencji obniżyliśmy pensję szefów spółek, więc dobrze by było, żeby państwo powiedzieli, ile zarabiali prezesi za państwa rządów, bo to jest... jednak ważne, żeby jednak dotrzymywać standardów. Ale pan przerywa. Ale pan mi najpierw przerwał. Panowie, tylko jedną rzecz, bo ja myślę, że nasi widzowie oprócz tych premii chcieliby wiedzieć, dlaczego PGNiG w pierwszym kwartale wykazuje 4 miliardy zysku, 2,5 wykazuje Orlen, wyciągają z naszych kieszeni pieniądze, a firmy polskie, rodzinne upadają. Ja panu wytłumaczę. Na cenę energii, cenę prądu. Ale mogę teraz już? No niech pan wytłumaczy. Wytłumaczę, ponieważ w tej chwili firmy rzeczywiście wykazują zyski, a nie wykazują cały czas straty, jak za państwa rządu. Bo w tej chwili okazuje się, że Orlen... Kosztem kogo? Okazuje się, że teraz Orlen może mieć zyski takie, jak państwa cały budżet miał. Jedna firma ma takie wielkie zyski, bo nie... ludziom z kieszeni. Panie Jarku. U państwa to tak samo wyciągało z kieszeni, tylko te pieniądze gdzieś się rozchodziły. Panie Jarku, gorąca prośba, naprawdę. Kraj w rozkwicie znakomicie. Niech pan zejdzie do ludzi, ale rozmawia, bo budżet jest dwa razy większy niż za państwa rządu. Ja dzisiaj w Sejmie miałem z całej Polski przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i oni zwyczajnie piszczą. Do tej pory cena energii w ich usługach, w ich działalności to było kilka procent, w tej chwili przekraczy 40%. To ja tylko dodam jeszcze a propos tego, i mamy sytuację, w której za chwilę
obywatele będą zagrożeni w zakresie dostarczenia wody i utylizacji. Ja tylko jeszcze jedno zdanie, a co po podwyżki płacy minimalnej, i premier mówi, bo to dzisiaj zostało ogłoszone, znaczna podwyżka, że to jest też rewolucja godnościowa, tak? Że chodzi o to, żeby też chronić tych najmniej uposażonych, tak, panie pośle? Tak, a propos tych zarabiających w spółkach. Ale to bardzo wątek. To jest tak, że pan poseł Joński teraz rzeczywiście słusznie mówi o tych wysokich kosztach energii i ciepła i gazu. Nie teraz, ja już od wielu tygodni. W grudniu 2021 roku głosował pan za tym, żeby tych kosztów nie obniżać, proszę mi, proszę, ponieważ jesteśmy łupieni przez Brukselę w taki sposób, że dzisiaj z naszego budżetu musisz 50 miliardów złotych, żeby zatrzymać dużą część podwyżek energii i ciepła. Jeżeli sobie obliczymy, dodamy do tych 50 miliardów złotych składkę członkowską, to jest 6,5 miliarda euro rocznie, to się okaże, że za dopłaty do energii i ciepła plus składka członkowska ta kwota jest wyższa niż nasze roczne dotacje z Unii Europejskiej. Tak, na razie Komisja Europejska potrąciła nam piątą transzę kar. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną, więc 30 milionów euro. W związku z tym my to tracimy bezpowrotnie, bo to jest potrącone z naszych... Nie, to jest złodziejstwo. To jest czyste złodziejstwo. To jest złodziejstwo, co zresztą jeden z prawników wykazał, bo nawet Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej, nie ma nawet opinii prawnej, na podstawie której kradnie Polsce pieniądze. I to, czego chce Solidarna Polska, to rzeczywiście zmiany w polityce unijnej, aby wystrzegać się tych błędów z ostatnich lat, po to, żeby w sposób absolutnie frajerski podkładać się Komisji Europejskiej. Dobra. Trzeba, tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, dość tego dobrego. Pan się śmieje, ale pan te wszystkie zapisy po prostu... W innym programie, panie pośle, kiedyś z panem posłem Kowalskim zgodziliśmy się co do jednego, że premier Mateusz Morawiecki doprowadził do federalizacji Unii Europejskiej na poziomie fiskalnym, na poziomie finansowym. Inaczej rzecz mówiąc, godząc się na wspólne podatki, godząc się na uwspólnotowienie długu. I dzisiaj pan poseł Kowalski nadal popiera premiera Mateusza Morawieckiego, krytykując go za tamte decyzje. Ja tylko mówię, że nie mamy nadal pieniędzy z KPO, a płacimy kary. Czy raczej kary te są nam ściągane? Pan Kowalski mówi, że złodziejski sposób. Ja teraz chcę powiedzieć, jak wygląda piątka Kaczyńskiego, która wykańcza przedsiębiorców. Raz, Polski Nieład. Przez kilka miesięcy Kaczyński razem z PiS-em zmieniali tak prawo podatkowe, że wielu przedsiębiorców nie wytrzymało. Dwa, KPO. Dlaczego na przykład Włosi dostali w przeliczeniu 200 miliardów złotych, 200 miliardów złotych, Francuzi dostali 70, Hiszpanie dokładnie 150 miliardów złotych na odbudowanie gospodarki. Polska nie dostała nic, polskie firmy nie dostały nic. Trzy, nie ma żadnej pomocy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, tych, którzy brali kredyty. Nie ma żadnych wakacji kredytowych. Ci, którzy wzięli na modernizację firm, dzisiaj nie wiedzą, jak spłacać. Cztery, składki ZUS. No przecież to będą najwyższe od 1 stycznia skokowo najwyższe podwyżki składki ZUS. 207 zł. To oznacza, że każdy przedsiębiorca zapłaci dwie składki w przyszłym roku więcej. I mamy cenę energii. Czy to jest tu Bądzin? Czy to jest pan Biliński, który zatrudnia 300 osób? Czy w końcu piekarnia z Łodzi, najstarsza piekarnia w Łodzi, która w tym tygodniu ogłosiła upadłość? To jeśli oni widzą rachunki 14 razy więcej za gaz, 10% więcej za prąd, to jeśli rząd nie zamrozi natychmiast cen energii, to będziemy mieli za chwilę plajty, jedna za drugą. Czekamy na rozwiązania rządu w tej sprawie, która dożyna właśnie w tej chwili przedsiębiorców. I nie można szukać winnych po tamtej stronie. Winny jest dzisiaj rząd Morawieckiego, że tych pieniędzy z KPO nie bierze. I nie reaguje na to, że ci przedsiębiorcy czekają na jakieś wsparcie. To są piękne słowa, tylko rząd nie bierze. Ale naprawdę, nie bierze, bo nie może ich dostać, no bo mamy cały czas coraz nowe pomysły, które trzeba złożyć. Żeby złożyć wniosek, to trzeba najpierw te pieniądze wydać i teraz ministerstwo wydają te pieniądze, ale ja nie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest wtórne. Myślę, że tych pieniędzy też nie dostaniemy. Ale wróćmy do tych cen energii, bo to rzeczywiście jest wielka tragedia. Wielka tragedia nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Na ten tydzień były w Wielkiej Brytanii zapowiedziane wielkie strajki, bo tam wielokrotnie również ceny energii i życia podrożały. Musimy pomóc firmom. Tylko tutaj są potrzebne zmiany na poziomie Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie pozwala pomagać firmom prywatnym.
prywatnym, można pomagać osobom fizycznym, ale nie firmom prywatnym. Dlatego ZUS podwyższy. Ale pan wie, skąd się ZUS bierze. No niech pan będzie poważny. No ZUS się bierze stąd, że się zwiększa średnia. No to niech pan powie przedsiębiorcom, ale to państwo takie prawo wymyślili. Ale oni o tym wiedzą, tylko, bo to prawo jest już od dziesięcioleci. To prawo jest od dziesięcioleci. Ale możemy wrócić do tego, bo firmy rzeczywiście będą upadały, jeżeli rząd za chwileczkę nie pomoże tym firmom, tylko trzeba powiedzieć o drugiej stronie medalu. Bo znowu będzie tak, że Platforma Obywatelska w trakcie pandemii mówiła, za mało dajecie pieniędzy, jeszcze dajcie tym, a w tej chwili piszczy, że jest inflacja, bo się wyrzuciło dużo pieniędzy na rynek. Dokładnie tak samo będziemy mieć za chwilę. Trzeba pomóc tym firmom, żeby nie upadły, żeby nie było wielkiego bezrobocia i to znowu będzie inflacja, ale to właśnie, więc dobrze było, żeby państwo wiedzieli, skąd się bierze. Mówi, bo pan oskarża Platformę, że piszczała, tak, żeby więcej pieniędzy, ale przecież trafia więcej pieniędzy znów na rynek. Oczywiście. Czy ktoś w Sejmie teraz staje i trzeba o tym powiedzieć ludziom, że musimy przeżyć wojnę, bo dopóki nie... Bo jeżeli... A pan głosuje za dodatkami razem z PiS-em, czy oczywiście, głosuję za dodatkami. Ale ja... Nie pośle. Ale ja nie jestem schizofreniczny tak jak Platforma. Ja wiem o tym, że to będzie... Ja wiem o tym, że to będzie skutkowało inflacją. Czyli pan nie jest schizofreniczny jak Platforma, bo pan głosując za dodatkami wie, że to podwyższy inflację, a Platforma głosuje i nie wie, tak? Dokładnie, tak to wygląda. No tak niestety to wygląda. No bo oni kłamią. W pięciu krokach, jak po prostu PiS wykańcza przedsiębiorców. Krótko mówiąc, pan właśnie powiedział, że głosuje z pełną świadomością złych skutków takiego głosowania? Oczywiście, bo się boję bezrobocia, bo to jest coś, co mieliśmy w latach 90. Ale właśnie dlatego nie będzie. Ale niech pan nie przeszkadza, ja naprawdę grzecznie słucham, co pan mówi. Nie chcę oceniać. Ja widzę pana, jeszcze tylko jeszcze nie chcę oceniać, ale chcę powiedzieć, co jest Polsce dziś potrzebne, jak deszcz kani. Otóż Polsce potrzebne są inwestycje. Po pierwsze, energię odnawialną. Po drugie, w budownictwo. Pani redaktor, dzisiaj trzeba stworzyć w trybie pilnym fundusz hipoteczny, który obsłuży stare kredyty na poziomie nie większym jak 2% i pozwoli ludziom zaciągać nowe kredyty, żeby budownictwo nie rozwaliło się. I druga rzecz, uruchomić środki z KPO. 270 miliardów złotych, które zakontraktował pan premier Mateusz Morawiecki, powinny już od roku czasu pracować w polskim gospodarce. To tylko powiem jeszcze jedną rzecz, KPO, bo oprócz tych pieniędzy trzeba z KPO, wniosek. Przecież rząd Zjednoczonej Prawicy, przepraszam bardzo, i pan osobiście też opowiada się za reparacjami. Chcę tylko powiedzieć, że Koalicja Obywatelska decyzją Donalda Tuska składa niebawem do laski marszałkowskiej własny projekt w sprawie reparacji wojennych, gdzie będą się domagać reparacji też od Rosji, a nie tylko od Niemiec. Janusz Kowalski. Zostawmy, jeżeli były sojusznik Putina dzisiaj składa jakiś wniosek o reparację, no to chcę się zapytać, gdzie był Donald Tusk przez 8 lat, kiedy się z Putinem układał. Ale ja chcę podziękować PSL-owi, ponieważ nie chciałbym, żeby tylko i wyłącznie telewidzowie widzieli kłótnie w tym studio, bo jest rzeczywiście tak, że podszedłem do Władysława Kosiniaka-Kamysza na forum ekonomicznym w Karpaczu i go poprosiłem, czy może napisać list jako przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej razem z Platformą Obywatelską, PSL tam jest, do Manfreda Webera w sprawie regulowanych cen gazu, po to, żeby takie firmy jak Tubondzin, takie firmy jak Piekarnia w Łodzi ratować. I Władysław Kosiniak-Kamysz ten list dzisiaj napisał. Pieniądze. Dobrze, ja bardzo serdecznie... Z tych pieniędzy ale czy, mamy. Dobrze, ale panie pośle, a czy zanim pan Weber coś zrobi, to można tutaj szybciej zrobić w tej sprawie? Panowie, apeluję. Panowie, nie wyhamujecie. Nie dostaliśmy tych pieniędzy z KPO przez was. Wie pan, bo co zostało? Wielu przedsiębiorców mówi, będziemy kredyć. Rzeczywiście, bo pan Kowalski dość długo czekał. Chciałam zapytać, czy zanim jednak pan Weber przeczyta list i coś zrobi albo nie zrobi, to czy można coś tu zrobić szybciej, żeby te firmy nie upadały? Pani redaktor, można zrobić to, żeby wszyscy, no może poza Platformą Obywatelską, bo cały czas tego nie rozumiem, mówili jednym polskim głosem. Padają firmy. Gaz jest dzisiaj horrendalnie drogi przez Putina. My mówiliśmy, broniliśmy polskiego węgla. Gdzie wtedy była Platforma Obywatelska? Ale niech pan mieliście, nie opowiada takich rzeczy, naprawdę. Posłuchać. 40 rezolucji. Panie pośle, pan troszkę jednak zakłóca i dlatego... No, ale 40 rezolucji Platforma Obywatelska zgłosiła w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce. Ani jednej w sprawie energii. Panie pośle. Odgadania nie ma niższych cen. No to właśnie odgadania nie ma. Odpisania listów nie wiadomo na razie, co to da. Co można zrobić, żeby nie padały firmy, które rośnie o kilka
kilkaset procent. Uruchomić inwestycje, ceny regulowane w energii i jeszcze jedna rzecz. Nie zawracać sobie głowy tymi 200 kamieniami milowymi, bo to jest bajka dla grzecznych i śpiących dzieci. Trzeba wyrzucić dwa głazy milowe. I premiera Morawieckiego i Zbigniewa Ziobro. To są dwa głazy milowe, które blokują pieniądze. Europejskim, czy możemy się wycofać z KPO? Ale to spóźnione, bo ja już drugą interpelację w tej sprawie złożyłem. Pokazałem ścieżkę prawną, jak wycofać się z tego eurokredytu, odzyskać część polskiej suwerenności. W mojej ocenie pan premier powinien, w mojej ocenie, to jest moja rekomendacja, zadziałać w sposób konkretny. Zbojkotować wszystkie posiedzenia Rady Europejskiej i wszystkie posiedzenia organów Unii Europejskiej, dopóty nie będzie tam polskich postulatów na stole, czyli zamrożenia cen gazu, reformy unijnego systemu handlu emisjami. Czyli blokujemy Unię. Ale wycofać się można, a koszty obsługi i tak płacimy, bo na to się zgodził premier Morawiecki. Ale na to się zgodził premier Morawiecki. Możemy nie wziąć ani euro, a i tak będziemy za nie płacić. W tej chwili trzeba zamrozić ceny energii, bo firmy tego nie wytrzymają. Jeżeli firmom podrożała energia elektryczna 7-10-krotnie, to żadna firma tego nie wytrzyma. Zgoda. I oczywiście to musimy zrobić z naszego długu. Notabene KPO to też jest dług, który już niestety nie wzięliśmy go, a już go spłacamy. Więc w tej chwili musimy to... trzeba go wziąć. Nie, bo nam nikt go nie chce dać. Pani redaktor, ale przecież już spłacamy. Ja wiem. Więc musimy to po prostu zrobić z naszego długu, wycofać się z KPO, nie płacić tych podatków, pseudopodatków, bo jeszcze raz... Ale jak? Płacić dług, spłacać jak? Dług europejski wspólny, bo jest współodpowiedzialność. Ja też chciałam zapytać, do jakiego biznesu pan teraz namawia, żeby w ogóle wyjść z czegoś, na co się zgodziliśmy i płacić za inne, tak? Wycofać się to raz, dwa. Ale... Zaczekajmy do października, w październiku ma być złożony wniosek, jest miesiąc na jego ocenę. Jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy, no to znaczy, że zostaliśmy po raz kolejny, nie wiem, już dziesiąty raz oszukani. Ale i tak ale tutaj nie ma po co gadać. Trzeba pomagać polskim firmom, bez względu na to, czy to KPO będzie w listopadzie już nam przyznane i będą te pieniądze na kontach, czy nie. Bo KPO firmy do listopada, jest przyznane, trzeba złożyć wniosek. No w październiku ma być złożony, ale dzisiaj trzeba już zacząć robić to, czyli zamrozić ceny energii dla przedsiębiorców. Wielu przedsiębiorców pewnie nas słyszy. I jak mają konkurować, jeśli wszystkie europejskie firmy dostały zastrzyk finansowy po pandemii, żeby odbudować swój potencjał, żeby gospodarkę pobudzić? Ja sprawdziłem, na przykład Włosi wydali część pieniędzy na ulgi dla przedsiębiorców. Z tych 200 miliardów złotych w przeliczeniu. Nasi przedsiębiorcy nic nie dostają, oprócz tego, że wyższe rachunki... Wy to blokujecie. Moment. Pan w ogóle niedawno w Sejmie proponował, żebyśmy zrobili referendum w sprawie polexitu, więc może pan w ogóle w tej sprawie zamilkł, dlatego, że pan... jakiś bo pan nie, ale... A pana kolega mówi, żebyśmy w ogóle składek do Unii Europejskiej, Solidarnej Polski nie płacili, więc wy w ogóle... A wy za sankcjami dobrze, cały czas gardujecie. Dobrze, że inni politycy w 2003 i 2004 roku robili wszystko, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej, bo gdybyście wy wtedy rządzili, to Polska byłaby poza Unią Europejską. Taka jest różnica. Bo jak pana słucham, to najlepiej by pan poszedł na wschód. My chcemy iść na zachód. To byście byli na wschodzie, jesteśmy z Putinem się układaliście 8 lat. Głębszą integracją i tak na dobrą sprawę te ostatnie dni pokazują mi miesiące, że tylko i wyłącznie głębsza integracja i pieniądze z KPO mogą w jakiś sposób... Z Putinem też chcieliście gaz do 2037 W dużej mierze pomóc naszym firmom. Zamrozić ceny? Jasne, że tak. No tylko, czy państwo słyszeliście premiera Morawieckiego, czy prezesa Kaczyńskiego, który mówił o zamrożeniu cen prądu, że są przedsiębiorcy, którzy mają jakieś problemy? Kiedy usłyszymy, bo to jest ostatnia minuta, konkretną ofertę dla firm. No właśnie. Panie pośle. No to jest pytanie do pana premiera. Ja go namawiam. Ale pan jest obrażony na pana premiera, bo pan ministra zdymisjonował. Kto będzie nowym waszym kandydatem? Ja cały czas namawiam pana premiera do tego, żeby ofensywnie w Brukseli walczyć o nasze. Na ostatnie posiedzenie. Premier tyle razy was okłamał, nas okłamał, więc już go nie popierajcie dalej i się rozwiąże problem, naprawdę. Jeżeli szkoda tylko polskich firm, Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro, to oczywiście nie mielibyśmy tych problemów. Polacy pan powiedział głębsza integracja, pan chce oddać część suwerenności Berlinowi i ja się na to absolutnie nie zgadzam. Kto będzie waszym kandydatem na nowego wiceministra? To są decyzje pana ministra Zbigniewa Ziobro i tylko. Ale jest już ten kandydat? Czy... To są decyzje pana ministra Zbigniewa Ziobro. Musi być twarda rozmowa z naszym koalicjantem, jeżeli mają standardy obowiązujące.
obowiązywać, muszą wszystkie obowiązywać i tego będziemy się domagać po to, żeby wygrać czyli, z tymi wszystkimi będziecie starać odwołać ministrów teraz. Najpierw głowa Dworczyka, a potem rekompensata za koszmarczyk. Marek Sawicki, Janusz Kowalski, Dariusz Joński, Jarosław Sacharko. Bardzo dziękuję. Ekspertów zapytam o węgiel. Proszę Państwa, była dzisiaj pani minister Anna Moskwa, powiedziała, nikt nie powiedział, że węgiel albo jakikolwiek surowiec jest czy będzie za darmo. A premier w lipcu przecież mówił, że węgla będzie coraz więcej i że te ceny mają spadać. Będzie między innymi górniczy związkowiec. Związkowcy mówią, że te ceny nie będą spadać. Kto ma rację? O tym za kilka minut. Związkowcy. Panowie, stwórzmy nasz najlepszy Old Spice w historii. Pomysły? Większa ochrona! Więcej mocy minerałów! Mniej zapachu? Źle. Więcej zapachu. Udało się! To nasz najlepszy Old Spice w historii. Ojciec, pomożesz mi wybrać to OC? O, jesteś już. Porównamy te kredyty. Tato, ubezpieczenie. Na wycieczkę koło Giżycka. Koło. Chyba ratunkowe. Marek, spokojnie. Zawsze możesz liczyć na rankomat.pl. Tu zaoszczędzisz, porównując polisy OC MTU24.pl, Generali i innych towarzystw czy kredyty topowych banków, jak City Handlowy czy Alior Bank. Możesz liczyć na rankomat.pl. Razem nie ma, że nie. Razem po prostu więcej się chce. Razem znaleźlibyśmy na Marsie ślady ży. Razem, że jest pełniejsze i dinozaury nie wyginęłyby. Bo nie ma nic cenniejszego niż drugie ży. Żywiec. Chce się ży. Pamiętam to uczucie, gdy potrzebowałam użyć kropli do swoich zmęczonych i wysuszonych oczu. I nagle okazywało się, że nie mogę już ich zastosować. Miałam wrażenie, że wyrzuciłam pieniądze w błoto. Dlatego zamieniłam stare krople na Wizik w niebieskim opakowaniu. Wizik to sterylne krople na zmęczone i suche oczy. Nawilżają powierzchnię oka i chronią przed długotrwałym dyskomfortem. Można je stosować nawet 12 miesięcy po otwarciu. Tak jest i ekologiczniej, i praktyczniej, i taniej. A na podrażnione i zaczerwienione oczy Wizik w czerwonym opakowaniu. Zapytaliśmy Polki, jaki preparat z witaminą D wybrały. Detritin. Dlaczego? Bo to leki to z najwyższą dawką, a dla mnie to ważne. Mam niedobór witaminy D i polecono mi Detritin. Detritin. Dzięki temu, że to lek, mam pewność, że działa. Zapytaj farmaceutę o Detritin w dawce 4000. D jak Detritin. Złoty standard leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zaprosiliśmy kobiety z problemem wypadających włosów do przetestowania szamponu. Po 3 miesiącach zapytaliśmy o ich opinię. Włosy już mi tak nie wypadają. Stały się mocniejsze i bardziej lśniące. Czuję, że mam ich więcej. A zdradzicie, co to za szampon? Skrzypowita Pro. Skrzypowita Pro, tak myślałam. O, ma bogaty skład. I aż 80% składników pochodzenia naturalnego. My się przekonałyśmy. Teraz twoja kolej. Szampon i serum Skrzypowita Pro. Witajcie w Fort Boyard. 48 gwiazd. Pozna swoje granice w pełnych akcji i humoru wyzwania. Alexa! Fort Boyard Polska. To będzie Haribo. Te pomarańczkowe są przyowackowe. Smaczeniu się i mięciu się misie. Zielone dla mnie. Mniam. Smakalności dla dzieci i dorosłych. Weź udział w loterii i wygrywaj z radością atrakcyjne nagrody. Poznaj nowy sposób płatności Visa Mobile i płać w internecie swoim numerem telefonu. Aktywuj Visa Mobile w aplikacji Moje ING lub Nestbank. Płać Visa Mobile i zgarnij 40 zł. Szczegóły na visa.pl. Visa to sieć, która daje Ci więcej. Infekcja wirusowa znów Cię rozkłada. Groprinozin Forte. Przeziębienie znów dopada dziecko? Groprinozin Forte. Obniżona odporność i nawracające infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych? Sięgnij po Groprinozin Forte. By pobudzić układ odpornościowy do walki z wirusami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Groprinozin Forte. Moje wsparcie w walce z wirusami. Odczuwasz nerwowość, jakbyś kierowała ruchem lotniczym? Weź Magne B6 Forte. Lek, a nie suplement. W opakowaniu na miesięczną kurację. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszyscy mamy ulubione ubrania, dzięki którym czujemy się wyjątkowi. Pewni siebie.
i nieustraszeni. Nivea Black & White. Z innowacyjną formułą 5 w 1 chroni Ciebie przed potem, a Twoje ulubione ubrania przed plamami. Sięgnij po Nivea Black & White Invisible. Wybieraj pielęgnację na czasie i wygrywaj co godzinę. Kup dowolny produkt Nivea, zarejestruj dowód zakupu i weź udział w loterii. Ponad 1000 nagród czeka na Ciebie. To już 10 lat Kika w Polsce. My świętujemy. Ty oszczędzasz dzięki naszym jubileuszowym hitom. Na przykład kurtki polarowe dla niemowląt tylko 15 zł. Lub suszarka na pranie skrzydłowa metalowa tylko 45 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. KiK. Twoja top marka 2022. KiK. Cena mówi sama za siebie. Pokaż uśmiech i wygraj. Twoje dziecko nową twarzą Kinder Chocolate, rodzinne wyjazdy do parku rozrywki oraz 1000 drukarek Polaroid. Dowiedz się więcej na kinderchocolate.pl. Modivo. Wyrażaj siebie. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład Smart TV Samsung QLED 55 cali, teraz taniej o 500 zł. Smart TV Samsung QLED 65 cali, graj w gry Xbox na telewizorze bez konsoli, teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Kiedy zachorowałam na białaczkę, moja krew się zepsuła. Nie mogłam się bawić z dziećmi. A wtedy znalazł się dawca i dał mi swój szpik. I uratował mi życie. Pomożesz, bo możesz. Masz to w genach. Czy myślałeś kiedyś, ile razy podejmowałeś w życiu dobre decyzje? Takie, dzięki którym ty i twoi bliscy jesteście szczęśliwi? Czasem mimo dobrych decyzji możesz napotkać trudności, niezależne od ciebie, ale możesz je rozwiązać. Złap oddech i poczuj się bezpiecznie. Skorzystaj z wakacji kredytowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat, bez żadnych kosztów. Ta cena, w której ten węgiel sprzedają, to jest 2100 netto. Do różnych składów na terenie całego kraju, plus oczywiście VAT i potem jeszcze jakaś ewentualna marża na poziomie składu. Czyli tak naprawdę ten dodatek wystarczy na jedną tonę. Nikt nie powiedział, że węgiel albo jakikolwiek surowiec jest czy będzie za darmo, chociaż widzę, że takie przekonanie z jakiegoś powodu się zrodziło. Że będzie przynajmniej na poziomie z zeszłego roku albo przynajmniej do jakiegoś poziomu z zeszłego roku. Tymczasem okazuje się, że to na dzisiaj kosztuje realnie 3000. Ten węgiel, który jest w dobrej cenie, to jest ten węgiel z krajowego wydobycia. Węgla będzie coraz więcej i wierzę, że dzięki temu cena węgla również spadnie i to w niedługim czasie. Będziemy starali się sprzedawać ten węgiel, część na przykład 2 tony wrzesień, październik i 2 tony grudzień, styczeń z dostawą, z pewnością dostawy. To do czego zachęcamy, to do zakupów na raty, nawet w takiej trosce o sąsiada. Jest z nami redaktor Wojciech Jakubik, Business Alert. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. I czekamy też, mam nadzieję, że lada moment połączy się z nami Wacław Czerkawski z OPZZ Województwa Śląskiego, bo związkowcy ostatnio bardzo ciekawe rzeczy mówią o węglu. A panie redaktorze, jak pan słyszy minister Moskwę, która właśnie zachęca do tego, żeby kupować na raty, właśnie chociażby w trosce o sąsiada. Czy pan uważa, że do ludzi trafia taki apel, biorąc pod uwagę, że robi się coraz chłodniej? Zwiększone zapotrzebowanie wynika między innymi z faktu, że ludzie chcą kupić na zapas, boją się, że będzie tylko drożej, no i podejmują decyzję konsumencką, przewidując, że nie kupią tego węgla taniej. Natomiast interes przeciwny, interes resortu klimatu polega na
efektywnym rozprowadzeniu ograniczonych zasobów węgla, więc najlepiej z punktu widzenia Excela w ministerstwie byłoby, żebyśmy kupowali w sposób uporządkowany, zdyscyplinowany i czekając na to, aż zostanie ten węgiel do nas doprowadzony. Natomiast efektywność tego procesu nie jest wystarczająca, dlatego w niektórych miejscach brakuje węgla, dlatego ludzie obawiają się, że nie będzie tak szybko tani, jak obiecywał pan premier w materiale przytoczonym przed chwilą. Dlatego też zachowują się w ten, a nie w inny sposób. Na państwa antenie gdzieś wiosną mówiłem o tym, że może być konieczna reglamentacja węgla i ona jest już wprowadzana. Oczywiście nie mówimy o węglu na kartki, ale jeżeli ktoś przez internet może sobie zamówić węgiel tylko w okienku kilkugodzinnym, a potem czeka na odbiór tego węgla jakiś czas, no to to są kolejki XXI wieku za węglem. Czyli pan mówi też de facto, że ta obecna sytuacja psychologicznie też nie sprawia, że ludzie się stają spokojniejsi, tak? I mówią, dobra, no nie kupię teraz, a na przykład kupię za miesiąc, a teraz kupię tam, nie wiem, tonę na przykład. Ludzie nie widzą tego spadku cen, na który cały czas czekają i dlatego prawdopodobnie wolą na zapas kupić węgiel. I dlatego rośnie dodatkowo też popyt przy niewystarczającej wciąż podaży. Dlatego prawdopodobnie na jakimś etapie dojdzie do dalszej reglamentacji dostępu z jakimiś przydziałami. Tak jak mieliśmy przez chwilę taką sytuację na stacjach paliw, kiedy po ataku Rosji na Ukrainę nie brakowało paliwa, ale popyt był tak wielki, że były przydziały paliwa 50 litrów na samochód. No tak, ale teraz rzeczywiście tego węgla no realnie na składach nie ma. Wacław Czerkawski, jeszcze raz przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Mamy połączenie telefoniczne na razie z tego, co wiem. Słyszymy się, dobry wieczór. Tak, słyszymy się. Bo związek, dlaczego pytam związkowca, chociażby sierpień 80 ostrzega, że jednak węgla zabraknie, wbrew temu, co mówi premier. Jak pan słyszy właśnie takie apele, żeby teraz nie panikować, żeby kupować na raty, jaka jest pana odpowiedź? No moja odpowiedź jest taka, że węgla rzeczywiście może zabraknąć, bo wszystkie ruchy typu sprowadzanie węgla ze wszystkich zakątków świata, czy zaklinanie rzeczywistości poprzez wprowadzenie, poprzez dopłaty 3000 zł do węgla. Od tego węgla póki co nie przybyło i nie wygląda na to, żeby tego węgla było tyle, ile potrzeba. No do tej pory nie zrobiono rzetelnego bilansu energetycznego. Przecież my od dawna apelowaliśmy o tym, żeby dokładnie policzyć, ile węgla z naszych kopalń potrzeba właśnie do gospodarstw indywidualnych, ile do przemysłu i żeby to wszystko skalkulować, żeby potem nie było takich niespodzianek, jak to się stało teraz, po tym, kiedy wprowadzono embargo przede wszystkim na węgiel. Panie przewodniczący, czy jeżeli ktoś dzisiaj posłucha radę pani minister Moskwy czy pana premiera i wstrzyma się z zakupem takiej pełnej puli, w ogóle o ile będzie miał taką szansę i kupi na przykład właśnie tonę, to będzie miał pana zdaniem spokojną możliwość dokupić resztę w grudniu? Ja bym nie był taki spokojny i nie wierzył bezgranicznie zapewnieniom rządu, bo oni już od dłuższego czasu zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko pasuje, wszyscy węgiel będą mieli albo mają, a tymczasem węgiel już osiąga cenę 4000 i więcej. Nie wiem skąd jest taka możliwość, że dopuszcza się do tego, żeby w takiej cenie było. Oczywiście jest to spowodowane deficytem, ale ja już dawno mówiłem, że jak nie będziemy mieć polskiego węgla, to ta cena będzie całkiem inna, bo mnie tu grillowano w niektórych programach, że po co nam polski węgiel, sprowadzimy sobie tańszy za granicę. Mówię, jak nie będzie naszego, będzie cena całkowicie inna i to się teraz dzieje. Ja rozmawiam też z ludźmi, którzy do mnie dzwonią, przypomnieli sobie, że jestem związany w jakiś sposób z górnictwem i wręcz błagają, żeby im pomóc w załatwieniu węgla i oczywiście takich możliwości nie ma. Albo w desperacji kupują ten drogi węgiel, ponieważ po prostu ten rząd zapewnia co dzień o tym, że nie będzie problemu, a problem ciągle istnieje i nic nie zapowiada. To pan redaktor Jakubik właśnie a propos tych cen. Czy te ceny bardzo wysokie węgla importowanego są uzasadnione, czy to już też są ceny spekulacyjne? Tak jak nie rozumieliśmy niedawno jeszcze cen cukru. Kiedy kupujemy węgiel za granicą? Te ceny są rynkowe, wynikają z cen giełdowych, z oferty, która jest składana danej firmie, ale potem gdzieś w tym łańcuchu dystrybucji drożeją. Tak jak na kopalniach mamy, tak jak pan mój rozmówca mówił wcześniej, mamy tańszy ten węgiel, ale już spod bramy kopalni on trafia dalej i staje się dużo droższy. Mieliśmy w historii problemy z
dużym wzrostem cen właśnie w toku dystrybucji go po kraju. No i ten problem wygląda na to, że jest teraz potęgowany obecną sytuacją, kiedy wiadomo, że wszyscy chcemy kupić węgiel. Pojawiają się wręcz fałszywe oferty w internecie. Można się, mówiąc kolokwialnie, naciąć, zamówić ten surowiec, inne surowce zresztą też, i ich nie dostać. To jest normalne zjawisko w kryzysie. Odczytuję głos mojego rozmówcy jako wielki apel o to, żeby państwo tutaj widzialną ręką zadziałało. No i to państwo do pewnego stopnia działa poprzez Polską Grupę Górniczą, która usuwa wolny rynek węgla, wchodzi tam sama i na własne składy ma zapewnić paliwo, ale nie robi tego wystarczająco efektywnie. Ma z tym cały czas problemy przez wąskie gardła logistyczne w portach, na kolejach, przez to, że mamy różne gatunki węgla i nie każdy jest na tyle dobry, na ile byśmy chcieli. I to wszystko razem daje obecną sytuację. To nie znaczy, że tego węgla na 100% zabraknie. Mogę powiedzieć, że jest jeszcze gorszy scenariusz taki, że kryzys energetyczny skończy się wtedy, kiedy na poważnie wejdzie kryzys gospodarczy i zużycie nam spadnie na tyle, że nie będziemy mieli problemu z dostępnością węgla, ale raczej z spowolnieniem gospodarczym, które ogranicza popyt na te surowce. No to wszystko się ze sobą łączy i rząd też zresztą sygnalizuje, że zdaje sobie sprawę z tego, że tych kryzysów jest ileś i się zazębiają. Pan wspomniał o tym, że właśnie węgiel różnego gatunku. Pan przewodniczący Czerkawski, na ile w ogóle przydatny jest ten węgiel sprowadzany z zagranicy? Bo mówi się o tym, że tylko jakaś nieznaczna część nadaje się de facto dla odbiorców indywidualnych. Co z tym zrobić? Właśnie tutaj mamy kolejny problem, bo ten węgiel jest przeważnie w postaci miałów. Nawet jakby w gruby, to już po tym wielkim transporcie jest całkowicie w gorszym gatunku. Ten prawdziwy polski węgiel, gruby węgiel, jest w 15-20% produkowany tylko z kopalń u nas w kraju, bo tam, gdzie on mógł być produkowany, to te kopalnie już dawno zamknięto. Ponieważ no, zadowolono się tym, że no, będziemy sprowadzać węgiel. Najwięcej go właśnie sprowadzano z Rosji. Teraz na siłę się chce ratować węglem z zagranicy, który niekoniecznie może nadawać się dla indywidualnego odbiorcy. No, ja już słyszę od paru tygodni, że ten węgiel płynie, jakoś nie może dopłynąć i na składach go nie widać. Więc no czekamy, jaki to będzie węgiel, czy nadaje się dla indywidualnego odbiorcy, jaki może z tego wyniknąć problem. A nasz węgiel, no jednak jest to, co wcześniej mówiliśmy, najlepszy, jeżeli chodzi o te indywidualnych odbiorców. A to wszystko się będzie wiązać potem i ze smogiem, i z ekologią. No, zawsze było tak, że węgiel to jest najgorsza rzecz, jaka może być, a nie mówiono już o tym, że węgiel dobry, to nie musi koniecznie stwarzać tyle problemów ze smogiem, co właśnie ubóstwo energetyczne i palenie byle czym. No, o tym już słyszeliśmy, nie chcę tu cytować klasyka. No, czym ludzie mogą palić. To jest minuta dosłownie. Jeszcze, panie redaktorze, był Paweł Kukiz, gościem wydarzeń, i powiedział, że ma pomysł taki, żeby ten węgiel właśnie z importu przeznaczać dla przedsiębiorstw w pierwszej kolejności, a całą resztę tego, który jest nadający się dla odbiorców indywidualnych, to właśnie przekierowywać do nich. To jest w ogóle do zrobienia? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wymaga dalszej analizy na pewno. Natomiast warto zwiększać wydobycie teraz w Polskiej Grupie Górniczej, w innych miejscach, w których jest to możliwe, na przykład w Tauronie. To się będzie działo, natomiast efekt nie nastąpi z dnia na dzień. To jest kilkadziesiąt miesięcy na realizację inwestycji, która przyniesie dodatkowy węgiel, więc w tym sezonie grzewczym zostaje jednak import, a węgiel rosyjski dlatego był taki popularny, bo postawiliśmy na niego tak jak Niemcy na rosyjski gaz. No i to jest gorzka pigułka do przełknięcia teraz w Polsce. To dwa zdania jeszcze zdąży Wacław Czerkawski a propos tego zwiększenia wydobycia powiedzieć. Jeżeli chodzi o zwiększenie wydobycia, górnicy robią co mogą. Mam informację od kolegów, że no więcej i bardziej intensywnie już nie da się tego węgla wydobywać, no, a zwłaszcza nie można tego robić kosztem bezpieczeństwa. No, musimy w którymś momencie przyhamować, bo no, nie można sobie pozwolić na to, żeby za wszelką cenę wydobywać węgiel. No, to musimy racjonalnie wydobywać i inwestować, bo ten problem nie skończy się w tą zimę, ten problem będzie w kolejnej zimie, więc zacznijmy inwestować, zacznijmy szanować węgiel, przestańmy źle mówić o węglu, a wtedy nie będzie problemów z zakupem
i z produkcją węgla. Panowie, bardzo dziękuję. Wacław Czerkawski, szef Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dziękuję, to była debata dnia. Czekam na Państwa jutro o 20, a raport przed nami. Do zobaczenia. Silne osobowości, odważne komentarze, mocna wymiana zdań. Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interi w każdą niedzielę o 9.55. Miał jakiś drąg.